Chciałbym dzisiaj polecić Państwu książkę wydaną przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. W tym roku jest to trzecia książka poetycka Kamila Galusa pod tytułem Iskanie Felgi. Autor jest założycielem i redaktorem magazynu literackiego Strona Czynna, które od pewnego już czasu reorganizuje aktywnie i dość bezkompromisowo życie literackie w Trójmieście. Kamil Galus publikował oczywiście w licznych czasopismach, m.in. w Stonerze Polskim, który to właśnie Iskanie Felgi objął swoim patronatem. Galus wydaje książki regularnie, co 2 lata. Mieliśmy Trzęsawiska w 2017 roku oraz Zaduch w 2019. Każda książka to duży skok jakościowy, co świadczy o najlepszej dla każdego pisarza sytuacji, czyli stałym rozwoju swoich skilli literackich. Jak to w poznańskim wydawnictwie bywa, okładkę zaprojektował niestrudzony Piotr Zdanowicz, a grafika na pierwszej stronie przywodzi na myśl jednego z największych w nowszej popkulturze Iskatora Felk, czyli Babelsa z kanadyjskiego mokumentu Chłopaki z baraków. Samo pojęcie Iskania Felk musimy również parować z popkulturą. Oznacza ono tyle, że co zrobienie czegoś mega głupiego, a potem żałowanie, że się to uczyniło. Sytuacja i stan znany zapewne każdemu z autopsji, ale także przecież z kart literatury czy filmu, których historia roi się od wielkich głupców z opóźnionym autorefleksem. Galus buduje jednak na przestrzeni książki figurę Iskatora w sposób, powiedziałbym, tricksterski. To jest przy pełnej świadomości kulturowego przebodźcowania podmiotu, dla którego odpał może być strategią oporu. Karolina Górnicka w recenzji książki pisała, że Iskanie Felgi przestaje być jedynie podejmowaniem głupich, nieprzemyślanych decyzji, których z czasem się żałuje, stając się również płodnym, bezsensownym sprzeciwem wobec mechanizmów rynku kapitalistycznego. Cóż, jeśli stawiamy zatem obok siebie płonność i decyzyjność, to możemy jedynie stwierdzić, że żyjemy w społeczeństwie i rzucić się pod koła sklepowego wózka. Oczywiście rozpad sensów, przechwyty nonsensów, scalanie na własnych warunkach obserwujemy u Galusa na poziomie oczywiście też języka. W Iskaniu Felgi jest w ogóle sporo rozkmin o nazywaniu, metatekstowych kawałków, całego pisania o pisaniu. Autor bawi się również językiem, jak zmechaconym Scrapidu, ale rozważa go również jako taki zawodny nośnik sensownej treści. Jak przyznaje w jednym z wywiadów, chodzi również o rytmiczne miksowanie kapitalistycznego szejka. Wszystkie przedmioty, znaczenia czy relacje są jedną wielką komunikacyjną pulpą, rozpadają się i zamieniają miejscami. Na przestrzeni książki mamy również do czynienia ze sporym zróżnicowaniem formalnym. Płyniemy przez minimalistyczne formy, żeby dociągnąć do rozbuchanego, stonerowego poematu Jęk i ekstaza w Las Białas. O książce można by opowiadać i opowiadać, ja chcę ją tylko polecić. Więcej przeczytacie m.in. u nas w Stonerze Polskim, właśnie w recenzji Karoliny Górnickiej oraz moim wywiadzie z autorem. Rozpatruję Iskanie Felgi jako jedną z najciekawszych książek poetyckich tego roku, rzecz ryzykowną, która podejrzewam, że narazi się nudziarzom, różnego rodzaju bucom, no ale czemu ktoś miałby się w ogóle przejmować zdaniem Iskatorów, którzy nawet nie wiedzą, gdzie porzucili własną felgę.